Odpowiedzi pana prezydenta. Tak, panie prezydencie, powrócę do rzeczy, o której mówiłem. Uchwaliliście państwo, mówię o radnych miasta Konina, mój głos był wstrzymujący. Uchwaliliśmy. W marcu tego roku, 2022, na sesji Rady Miasta, studium planu zagospodarowania przestrzennego. Mówię o inwestycji, a mianowicie drugi etap drogi krajowej DK25. Tego zadania również tutaj nie ma. Jest trasa warszawska. Ja to bardzo dobrze rozumiem. I są drogi krajowe, tylko że w wieloletnim, przepraszam, w studium jest to droga krajowa przyspieszona. Tego zadania tutaj nie ma. Dlaczego? Jeżeli jest po prostu zawarte w studium, które w marcu zostało tutaj uchwalone. Powtarzam, ja tego dokumentu nie mogę poprzeć ze względu na błędy, o których już mówiłem na początku, chociażby o zadaniach, które już są wykonane. Dziękuję. Tylko nie wiem, do czyjej wypowiedzi teraz. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja do pana przewodniczącego, bo ja tylko i do pana Sidora też po części odnośnie drogi krajowej numer 25. Ja tylko przypomnę, że my mamy zadanie takie bardziej ogólne drogi krajowe i my oczywiście w ramach tego zadania, które jest tam wpisane, drogę krajową numer 25 traktujemy jako jedną z priorytetowych i nikt tutaj 25 nie wykreśla i jest intencja miasta, żeby w najbliższych możliwych okienkach, że tak powiem, transferowych, jeżeli chodzi o finanse, rozpocząć chociażby opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego. Także tutaj nie jest tak, że tej drogi krajowej nie ma. Już się nie będę więcej zgłaszał, to może jeszcze tylko dopowiem, że ja rozumiem ten argument, że Rada Miasta chce mieć ostateczny wpływ na kształt tego dokumentu. Natomiast z drugiej strony podjęliśmy taką decyzję, uchwaliliśmy taką procedurę, zobowiązaliście nas państwo swoją uchwałą Urząd Miasta do przeprowadzenia przez ten rok procesu aktualizacji. My ten proces przeprowadziliśmy, dokonując naboru pomysłów ze strony mieszkańców, bo to mieszkańcy mają największy wpływ na to, żeby te projekty do strategii wpisać. Potem było to weryfikowane przez urzędników, potem to pojawiło się w oparciu o kryteria na posiedzeniach komisji. No i dzisiaj taki system od 2 lat mamy, że to mieszkańcy mają największy wpływ na to, żeby wskazać, które projekty powinny znaleźć się w strategii, a ta komisja złożona i z radnych, i ze społeczników, i z biznesmenów, i z urzędników, i z dziennikarzy, to jest bardzo szeroka komisja, cała sala ludzi, punktuje w oparciu o kryteria, obiektywne kryteria przyjęte przez Radę Miasta i wydaje nam się, że ten proces jest po prostu obiektywny, przejrzysty, a to, że projekt, załóżmy radnego pana Tomasza Nowaka, nie przeszedł tej weryfikacji, no nie może być powodem do przewracania całego systemu dzisiaj. Żeby zachować się odpowiedzialnie, proponowałbym, żeby dzisiaj ten temat uchwalić, natomiast przyjąć uwagę pana przewodniczącego Wojedyńskiego do tego, żeby może w jakimś zakresie wzmocnić chociażby w przyszłorocznym procesie aktualizacji rolę Rady Miasta, żeby miała rzeczywiście jeszcze możliwość dyskusji politycznej i wniesienia też pewnych projektów, nie wiem, dodatkowo bądź zmiany. Natomiast bardzo ważny głos jest tutaj pana kierownika Romana Jankowskiego, żeby jednak pilnować się w tym zakresie, żeby nie dodawać nowych zadań, tylko szukać możliwości dołożenia do istniejących zadań, bo rozbudowywanie tego dokumentu nie ma żadnego sensu. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, dziękuję. I jeszcze ja tylko króciutko do wypowiedzi pana prezydenta Adamowa, chociaż mówienie o tym, że ktoś to przygotował, mieszkańcy zatwierdzili z pominięciem radnym i tutaj jest słuszna uwaga, powiedzmy pana Tadeusza Wojdyńskiego, to jest po prostu nie tak. I ja nie odpuszczę, panie prezydencie, tego zapisu. Inwestycje drogowe, czyli drugi etap DK25, przypomnę. A jeżeli pan nie pamięta, to proszę wrócić do planu studium miasta z marca tego roku, co tam zostało uchwalone. I tego zapisu nie ma. Powtarzam. Rozumiem, że jest tutaj wyartykułowana trasa warszawska ze względu na mosty, wiadukty i tak dalej.
ale i wie to również pan przewodniczący, jeden, drugi, trzeci, WPI DK 25 zawsze stała wyżej jak trasa warszawska. Ja rozumiem, że ona jest teraz z przodu, tak? Ze względu na sytuację, sypiące się mosty i wiadukty. Ale nie odpuszczę, że tego zapisu tutaj nie ma i tak jak powiedziałem, będę przeciwny. I to nie ja, panie prezydencie Adamów, jeżeli pan mnie słucha, o to powinienem zabiegać, tylko urzędnicy miasta Konina, którzy o tym temacie wiedzieli bardzo dużo, wiedzieli bardzo długo, od minimum 2007 roku, kiedy był wzięty kredyt na drugi etap DK25 w wysokości ponad 4 milionów złotych. Dziękuję.